Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu zaprezentować w dniu dzisiejszym prezentację, która będzie dotyczyła gromadzenia materiałów, gromadzenia dowodów po incydencie mającym miejsce w korporacji i późniejszego przedstawienia tych materiałów klientowi z uwzględnieniem nie tylko sfery cyber i dowodu cyfrowego, ale także świata rzeczywistego. Jak zobaczycie Państwo z prezentacji, nie można w tej chwili wykluczać istnienia jednego kosztem drugiego, co powoduje, że pominięcie pewnego rodzaju dowodów, no to działa oczywiście w obie strony, skutkuje tym, że obraz końcowy naszego postępowania, naszych czynności wykrywczych może być niepełny, a w końcowym efekcie możemy uzyskać efekt taki, że niestety nie uda nam się zgromadzić takiego materiału, aby osoby, które są podejrzewane o działania na szkodę firmy, zostały w jakiś tam sposób ukarane, czy też na etapie postępowań wewnątrz firmy, czy też ewentualnie na etapie dalszych postępowań. Zanim jednak przejdę do prezentacji, pozwolę się sobie pozbyć się mojego wspaniałego kapelusza. Kapelusz dlatego, że prezentacja o godzinie 12 w samo południe, więc wypadało nawiązać do jakiegoś westernu. Niekoniecznie daleko mi do Clint Eastwooda i do jego poziomu aktorstwa. Natomiast kapelusz, myślę, że wpisywał się w tą godzinę jak najbardziej. No i oczywiście był to biały kapelusz, który chyba jednoznacznie określa, po której stronie pracujemy. Taki mały off-topic, nawiązanie do wczorajszej fenomenalnej prezentacji Pawła Maziarza. My nie musimy symulować Commodore 64, bo mamy w firmie działającą wersję, jak widzicie, nawet z grą, więc tego rodzaju gry, jaką zaprezentował wczoraj Paweł, no to są gry tak naprawdę mojego dzieciństwa. Bardzo miło się to oglądało, oczywiście ogromny poziom wiedzy, który był prezentowany w trakcie tego wystąpienia, to już odmienna historia. Natomiast jeszcze tylko takie jeden niuans związany z tą prezentacją Pawła, już przechodzę do właściwego wystąpienia, mianowicie, że na zakończenie Paweł powiedział, że otrzymał w ramach tej gry, otrzymał Jeepa czarnego jako podziękowanie za zlecenie. No my niestety w firmie musieliśmy czarnego Jeepa kupić sobie sami, nikt nam takich stawek nie proponuje, aby można było rozliczyć się przy pomocy wysokiej klasy pojazdu, ale to tylko dowodzi tego, że nie wszystko opiera się na pieniądzach, czasami jednak ważne jest też hobby i ważne są też pewnego rodzaju przekonania. Dobrze, przechodzimy do tematu. Proszę Państwa, krótka agenda. Agenda nie taka typowa, ale przedstawiająca trzy części tej prezentacji. Pierwsza część będzie takimi ogólnymi wnioskami, jakie się nasuwają w wyniku obserwacji przez ostatni rok tego, co się dzieje wokół nas. Druga już właściwa, dotycząca samego zdarzenia, samego incydentu i działań, jakie podejmowaliśmy. No i informacja na temat tego, w jaki sposób całość się zakończyła, pewne nawiązanie, może wnioski, które będą do wykorzystania przez Państwa w Państwa działalności, w miejscach, gdzie pracujecie. Ciężko mi to powiedzieć, natomiast mam nadzieję, że sama prezentacja Państwu się przyda. Proszę Państwa, część pierwsza, czyli cyber działa tylko w sieci. Nawiązuje ona do tego, z czym mamy do czynienia ostatnio. Przez ostatnie paręnaście miesięcy wszyscy, którzy śledzą, którzy nie zostali zrzuceni na środek pustyni i pozbawieni jakichkolwiek kanałów komunikacji, wiedzą, że generalnie na świecie szaleje nam epidemia COVID-u, chociaż niektórzy twierdzą, że tej epidemii nie ma. Natomiast są też tacy, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska i uważam, że na ten temat, czy epidemia jest, czy jej nie ma, to dyskusji prowadził nie będę. Natomiast to, co się dzieje na zewnątrz, już jest rzeczą realną i widoczną. Masa rozwiązań, masa usług migruje do sieci. Zaczyna się coraz większe uzdalnianie wszelkiego rodzaju pracy. I proszę Państwa, a także u nas, mówię u nas, czyli u nas w kraju, przymusowo uzdalnia się niektóre obszary. Dlaczego mówię przymusowo? Ponieważ
Możemy to obserwować trochę z boku. No, jako firma zajmująca się jednak IT również, nie mieliśmy problemu z przełączeniem się na pracę zdalną, z przejściem na rozwiązania, wydaje mi się, że dość bezpieczne, a pozwalające na funkcjonowanie bez konieczności przyjazdu do siedziby firmy. Natomiast no, problem z działami, szczególnie działami naszej administracji i sfery budżetowej, no, był taki, że zostały one tak naprawdę przymusowo uzdalnione. Różnie to wyglądało, jak zapewne Państwo wiecie z obserwacji. Handel i usługi zawsze sobie dobrze radził. W końcu mamy na swoim podwórku ogromny lokalny podmiot zajmujący się handlem. Mamy trochę mniejsze. Większość firm nie miała problemów z przejściem do sfery cyber. Natomiast no, administracja, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości, no to powiedziałbym, że tutaj było to nie tyle przejście zaplanowane, jakieś działania takie, które można by było uznać za działania konsekwentne, ile po prostu działania przymusowe i ad hoc. Chociaż proszę pamiętać, że uzdalnione przymusowo to nie zostały ucyfryzowane. Gro przypadków korzystania z własnego sprzętu, z własnych rozwiązań, system jakichś tam form pracy zmianowej i tak dalej, wszystko to, aby ograniczyć, powiedzmy, rozprzestrzenianie się wirusa. Więc mamy obszary przymusowo uzdalnione, a oczywiście w ramach tego uzdalniania i cyfryzacji mamy też pewnego rodzaju wyjątki. Tutaj, proszę Państwa, na przykład wyjątek z Krakowa, eksperymentalne przeniesienie archiwum miejskiego do chmury. Udało się to zrealizować w całości. Podobno ponad 90% materiałów, które zalegały w tym archiwum, zostało skutecznie do chmury przeniesione, no tylko nikt nie zrobił backupu. Więc o takim przejściu na obsługę cyfrową też możemy mówić. Niemniej jednak to tylko taka dygresja, nie to jest tematem, ale problem, gdzie się pojawia. W związku z tym, że wszystko nam się cyfryzuje, wszyscy przechodzą do chmury, także i czynności wykrywcze, czynności dochodzeniowo-śledcze zaczynają też jakby ograniczać się do chmury. Tutaj widzicie Państwo trendy, takie dwa, które tylko wymieniłem tutaj przykładowo na potrzeby tej prezentacji. Cyberpolicja działa w sieci. Tak naprawdę działania, które opierają się wyłącznie na eksploracji internetu, wyłącznie na eksploracji zasobów cyfrowych, a jednocześnie ograniczalne są działania na zewnątrz, bo jak wiadomo, pandemia i są problemy. Oczywiście są wyjątki od tejże dziwnej reguły, ponieważ jak jest jakaś reguła, to z reguły występuje od niej wyjątek. Więc nie jest to generalizowanie tematu, natomiast jest to trend. Generalnie korzystajmy z sieci, nie wychodźmy. Oczywiście do sytuacji tak absurdalnych jak na przykład rozpoznanie obiektu przeprowadzone przy wykorzystaniu Google Street View, no to też dochodzi, ale mam nadzieję, że są to sytuacje wyjątkowe. Kolejna rzecz, OSINT. OSINT zaczyna pojawiać się tylko w sieci, zaczyna obejmować tylko sieć, zaczynają być trendy typowo skierowane, czy to szkoleniowe, czy to prezentacyjne, na OSINT tylko w internecie. Generalnie dominuje wąska specjalizacja. Generalnie idziemy w kierunku takim, że jeżeli robimy coś, co dotyczy cyber, to jest to na pewno w internecie, jeżeli jest to OSINT, to nakładają się nam informacje, które sugerują jednoznacznie, OSINT to internet. Jako że OSINT to nie tylko internet, takie tylko przypomnienie, co to jest biały wywiad, no, oczywiście termin OSINT z języka angielskiego, natomiast w naszym biały wywiad, gromadzenie informacji z ogólnie dostępnych źródeł. Te ogólnie dostępne źródła to nie jest tylko internet. Oczywiście źródła informacji typu media tradycyjne, też świetna wczorajsza prezentacja dotycząca manipulacji. Źródła informacji to ten ogólnie szeroko rozumiany internet, podmioty oferujące usługi komercyjne, one najczęściej działają via internet, czyli też zawężają nam się pewnego rodzaju dane, ale także literatura specjalistyczna, bazy danych, katalogi, zasoby, na przykład administracyjne. I tutaj bardzo prosty przykład dla Państwa w ramach OSINT-u. Nie wiem, przypuszczam, że każdy z Państwa, kto zajmował się kwestiami związanymi z białym wywiadem, prędzej czy później, weryfikując na przykład kontrahenta, gromadząc informacje o
osobowo-kapitałowe, na przykład o spółce, korzystał z zasobów Krajowego Rejestru Sądowego w wersji elektronicznej. A w bardzo wielu przypadkach ludzie ograniczają się do wykorzystania tego zasobu KRS tylko i wyłącznie poprzez strony urzędowe umożliwiające wyszukanie tamże treści i powiedzmy zapoznanie się z nią, czy to w postaci jakiegoś raportu skróconego, czy też odpisu pełnego. No i tu się pojawia pierwsza rzecz, mianowicie te informacje, które tam się znajdują, są zaledwie ułamkiem informacji, które są dostępne w zasobach Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejestrowego, gdzie należy się oczywiście odpowiednio wcześniej umówić, zapisać na udostępnienie określonych danych spółki, czy też innego podmiotu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie można swobodnie wybrać się tam na miejsce i zapoznać z informacjami znajdującymi się w tychże zasobach. Co ciekawe, znajdziecie tam informacje oprócz składanych sprawozdań spółki, oprócz rachunków zysków i strat, umieszczonych także z częścią opisową, oprócz sprawozdań zarządu, których nie znajdziecie w wersji elektronicznej, znajdziecie informacje na przykład o wezwaniach do ujawnienia członków zarządu, o wezwaniach kierowanych do na przykład prezesa, który może być w danej sytuacji jakimś tylko supem zarejestrowanym tylko po to, żeby go zarejestrować, o tym, że nie były podejmowane te wezwania, o karach nałożonych na instytucje, także zasób informacji, który znajduje się w, nazwijmy to roboczo, papierowym KRS-ie, jest znacznie większy niż te informacje, które znajdziecie w internecie, więc korzystając, mimo że mamy do czynienia w chwili obecnej z jakąś tam kwestią pandemiczną i ograniczeniem dostępu do pewnych zasobów, pamiętajcie, że zamykanie się wyłącznie w sferze cyber nie doprowadzi nas, albo przynajmniej ograniczy nam bardzo często zasób informacji, które mogą być wykorzystane na przykład przy profilowaniu określonego kontrahenta. Czasami warto pofatygować się do tego sądu, dane są jawne, można się z nimi zapoznać i naprawdę dużo więcej uzyskać. Oczywiście to tylko jeden z wielu przykładów, niemniej jednak przedstawiony tylko po to, że w związku z tym, że w chwili obecnej wszyscy się cyfryzują, wszyscy się uzdalniają, także i podmioty, które odpowiadają za, na przykład za ściganie albo takie jak nasze, też próbują pozyskiwać dane tylko i wyłącznie z sieci, co nie jest dobrą praktyką, co zobaczycie części drugiej. No oczywiście informacja pozyskana bezpośrednio typu stołówki, palarnie, windy, restauracje, pociągi, śmietniki. Temat na całkowicie inną prezentację, temat na prezentację z typowego OSINT-u, a nie na tą. Więc przechodzimy do naszego problemu, czyli do incydentu. Incydent miał miejsce w korporacji. Tak naprawdę nie będzie to przedstawienie stricte samego zdarzenia, jak ono wyglądało z uwagi na określone umowy, jakie nas wiążą, natomiast będą to wybrane pewnego rodzaju cechy, które były cechami charakterystycznymi dla kilku incydentów, przy obsłudze których, że też tak sobie pozwolę powiedzieć, pracowaliśmy. Więc gdyby ktoś doszukiwał się jakiegoś powiązania dokładnie z jakąkolwiek firmą, to myślę, że nie ma to sensu, ponieważ jest to po prostu, wydaje mi się, dość zgrabnie przygotowana kompilacja. Proszę Państwa, wydaje się, że będzie problem. Problem, jaki najczęściej pojawia się w firmach, oprócz oczywiście ataków typowo zewnętrznych, gdzie celem ataku, powiedzmy, są zasoby i ograniczenie dostępu do nich, i ograniczenie możliwości ich wykorzystania, ewentualne próby upublicznienia tych zasobów, co w połączeniu z karami drakońskimi, jakie nakłada UODO na podmioty, którym takie prywatne podmioty oczywiście, żeby nie było niedomówień, nie mówię o podmiotach państwowych, bo one żyją w innym świecie, dużo lepszym dla nich niż dla podmiotów prywatnych. Jak chcecie, możecie porównać karę nałożoną na Morele i karę nałożoną na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, albo chociażby zasoby ustawowe. Niemniej jednak oczywiście ataki cyfrowe, sfera cyfrowa jak najbardziej, natomiast tu nam się pojawia problem i jak to napisałem, wydaje się, że będzie problem. Dlatego się wydaje, ponieważ
Źródłem tego problemu jest odchodzący pracownik wysokiego szczebla. Bardzo często. Jest to fenomenalne. Nie wiem, jak to jest rozwiązane w innych krajach, jak sobie z tym radzą inne, niedziałające na rynku polskim podmioty. Natomiast w kilku branżach funkcjonujących w naszym kraju dość charakterystycznym jest, że pracownik odchodząc, szczególnie ten wyżej postawiony, odchodzi z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. W dużym skrócie mówiąc, kradnie wszystko, co mu się pod rękę nawinie, bazy klientów, bazy produktów, rozwiązania, czasami będące w fazie projektu, i odchodzi. Nie ukrywam, że w wielu przypadkach pomaga mu w tym marne, to takie bardzo delikatne słowo, określenie warunków współpracy, warunków obejmujących zakaz konkurencji, obejmujących przerwę w świadczeniu pracy dla jakichkolwiek innych podmiotów, w umowach o pracę i we wszelkiego rodzaju dokumentach obejmujących kwestie związane z tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem konkurencji. A tutaj bardzo często pracodawca, nawet duży i co ciekawe międzynarodowy, dopiero orientuje się, że coś jest nie tak w tych papierach, z chwilą, kiedy ten człowiek zabierze te dane, wyciągnie je z systemów firmowych i tak naprawdę nic sobie nie robi z ograniczeń, które na niego zostały nałożone, bo umowa została tak sformułowana, że bardzo prosto obroni swoje, nazwijmy to, racje przed sądem pracy. Więc to jest wynik naszych ustaleń wstępnych, bardzo często pojawiających się właśnie w sytuacji, kiedy dostajemy informację, że w firmie miał miejsce incydent. Incydent dotyczący pracownika wysokiego szczebla najczęściej, incydent związany z wyciekiem danych, technologii lub rozwiązań, albo na przykład informacji o przygotowywanym przetargu. W sytuacji najbardziej drastycznej może to być wyciek powiązany z przejściem do bezpośredniej konkurencji, więc w momencie, kiedy my się pojawiamy, najczęściej wszyscy biegają w koło, krzycząc pożar. No i zaczynamy, żeby tak podsycić ten pożar, dolewać tej benzyny do ognia, czy też oliwy w dawnych czasach, aktualnie, no tak, teraz też chyba raczej oliwy, bo benzyna przy jej cenach to naprawdę nie powinna służyć do tego, żeby dolewać jej do ognia. Zaczynamy prowadzić pewne ustalenia związane z funkcjonowaniem podmiotu, z funkcjonowaniem działu ewentualnie, gdzie był zatrudniony pracownik, z zasobami sprzętowymi. Ponieważ jednak mamy przeprowadzić dochodzenie wewnątrz tejże firmy, nazwijmy je dochodzenie wewnątrz korporacyjnym, gromadzimy informacje zarówno o infrastrukturze, zarówno o systemach jej działania, o sposobach jej działania, o systemach zabezpieczeń, jak również gromadzimy dokumenty w postaci papierowej, umowy, zlecenia jakiegoś rodzaju, zobowiązania. I tu się nagle okazuje, że nie ma osób odpowiedzialnych, że wszystko to świetnie działa do momentu, dopóki działa, a nagle jak działa, to problemu nie ma. W momencie, kiedy przestaje działać, problem się zaczyna, ponieważ nikt nic nie wie. Nikt nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby zidentyfikować sprzęt, który został człowiekowi odebrany przy zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy. Oczywiście to jest sytuacja hipotetyczna. Najczęściej zanim ten sprzęt zostanie oddany, u nas praktycznie nie wdraża się rozwiązań pudełkowych typu przewochrony razem z jakimś tam człowiekiem z zasobów, wchodzi do pracownika, pakują go do pudełka, zabierają cały sprzęt i do widzenia odprowadzają go do wyjścia. U nas jest czas, żeby ten człowiek mógł sobie przygotować zasoby, skatalogować je, wykopiować na zewnętrzny serwer, ewentualnie pobrać jeszcze inne zasoby z firmy, a dopiero potem się z nim rozstajemy i zdziwienie pojawia się, kiedy zaczynamy ustalać, co się tak naprawdę stało. No ale gdy już uda nam się bardziej lub mniej skutecznie zgromadzić te informacje, no, trzeba będzie rozpocząć jakiegoś rodzaju działania. Bardzo mi się podoba temat znajdujący się na tym slajdzie. Użyłem tutaj dwóch obcych, aczkolwiek bardzo popularnych w ostatnim czasie, szczególnie w środowiskach IT, w środowiskach sprzedających jakieś usługi, słów, mianowicie chodzi mi o efekt synergii, i chodzi mi o działanie holistyczne. Z premedytacją tego tu użyłem, ponieważ w przeciwieństwie do co po niektórych osób znamy znaczenie słów, których używamy. Tu macie przykład tego, że ktoś nie do końca rozumie znaczenie słów, których używa, ale takich przykładów można by było
dużo mnożyć i naprawdę znalazłoby się ich znacznie więcej niż tylko to nadwyrężenie przepisów przez kierowcę tego wspaniałego samochodu produkcji niemieckiej. A efekt synergii, czyli wzmocnienie działań uzyskanych różnymi kanałami. Każde z tych działań jest skuteczne, ale nałożenie ich na siebie powoduje, że wynik końcowy jest znacznie lepszy niż wyniki cząstkowe uzyskane w trakcie podejmowania działań na przykład w sferze cyber i na zewnątrz, albo na przykład kierowanie zlecenia do podmiotu z jednej strony zajmującego się kwestią cyber, z drugiej strony na przykład do agencji detektywistycznej. Holistyczne działanie, działanie całościowe obejmujące wszystkie aspekty, więc jak widzicie, znam znaczenie tych słów, nie użyłem ich po to, żeby przypadkiem prezentacja wyglądała na mądrzejszą niż w rzeczywistości. No dobrze, przygotowujemy plan działań, mamy naszego klienta, przygotowujemy się do działań, w tym wypadku przedstawiamy mu informacje o usłudze. Usługa obejmuje typowe czynności detektywistyczne, z premedytacją napisane standardowe, obejmuje informatykę śledczą i obejmuje aktywny OSINT. Wiadomo, w ramach tych trzech działów pracują różne zespoły. To nie jest tak, że każdy z nas jest alfą i omegą i zajmuje się każdą z tych kwestii. Mamy ludzi, którzy specjalizują się w określonych działaniach. Akurat w moim wypadku bardziej ta środkowa działka to jest działka, którą się zajmuje dosyć często. Niemniej jednak przygotowujemy klientowi plan działań, pokazujemy mu, że będziemy działać holistycznie w sferze offline, czyli te typowe czynności detektywistyczne, jak również w zasobach cyber, które nam dostarczy. Będziemy analizować urządzenia, które zostały pozostawione przez odchodzącego pracownika. Bardzo często zdarza się, że ten pracownik ma czas, żeby je wysprzątać, wyczyścić, no to wiadomo, że za wielu rzeczy się wtedy ustalić nie da. I prowadzimy też aktywny OSINT, ale po kolei. Jeśli chodzi o standardowe czynności detektywistyczne, w tym wypadku wywiad i obserwacje. Detektyw to taka dosyć ciekawa bestia, ponieważ jest to niby człowiek, który powinien mieć dodatkową wiedzę i dodatkowe uprawnienia pozwalające mu na wykonywanie usług w ramach ustawy o działalności detektywistycznej. Natomiast prawda jest taka, że tak napisano tą ustawę, że ten detektyw to może mniej niż zwykły obywatel. Oczywiście jest to kwestia do konsultacji, do wymiany argumentów, natomiast w mojej ocenie wygląda to w tej chwili w ten sposób, że to, co zwykłemu obywatelowi ujdzie, nazwijmy to na sucho, to w przypadku osoby dysponującej licencją detektywistyczną czy agencji detektywistycznej spowoduje najczęściej przedstawienie zarzutów karnych. W tym wypadku tych naszych standardowych czynności najczęściej opieramy się na wywiadzie, opieramy się na obserwacji. Wywiad bardzo często jest wywiadem posesyjnym, realizowanym pod przykrywką, nazwijmy to, tylko czy kto, jak kto woli, pod legendą innego rodzaju działań. Polega na tym, aby ustalić kwestie, których na przykład nie jesteśmy w stanie ustalić działając online, działając w sieci, czyli na przykład rozkład obiektu, informacje wewnątrz w nim dostępne, sposób dostępu do obiektu. Obserwacja najczęściej dotyczy naszego figuranta, co robi, gdzie robi. Nie realizujemy z reguły obserwacji w tego typu sprawach przy wykorzystaniu urządzeń lokalizacyjnych, ponieważ to jest temat dosyć śliski, są różne stanowiska w tym zakresie, natomiast generalnie obserwacje prowadzimy, że też tak powiem, w sposób staromodny i taki klasyczny, tak? To jeśli mamy standardowe czynności zewnętrzne, wywiad, obserwacje. Informatyka śledcza, jak to informatyka śledcza, badamy urządzenia, badamy zasoby sieciowe, badamy logi. Czasami, jeżeli w podmiocie użytkownik dysponował też urządzeniem mobilnym i przez przypadek go nie skasował, również staramy się przebadać zasoby znajdujące się w tym urządzeniu. Problemem jest rozwiązanie typu bring your own device, bo niestety wtedy najczęściej ten człowiek, który odchodzi z firmy, zabiera całe dobrodziejstwo inwentarza i znowu mamy ten problem, że tak naprawdę nikt nie weryfikuje tego, co on wyniósł. On po prostu przestaje korzystać ze sprzętu firmowego.
prywatnego, który był sprzętem firmowym, tak to powinienem ująć, wychodzi z firmy, a z nim wychodzi dysk twardy danych. A my na podstawie na przykład logów z systemów wewnętrznych stwierdzamy, że parę dni przed odejściem człowieka była bardzo duża aktywność. W wypadku tutaj analizowanym mieliśmy możliwość przebadania zarówno dysków twardych z urządzeń, z których korzystała ta osoba, jak i logów sieciowych, jak i urządzeń mobilnych, z których które były wykorzystywane w ramach wykonywania czynności służbowych. Więc tak naprawdę ta część cyfrowa była dosyć szeroka, dosyć dużo informacji nam dostarczyła. Natomiast część danych, które ujawniliśmy, nie byliśmy w stanie w żaden sposób przyporządkować do chronologii wydarzeń, do ewentualnego zdarzenia. I co więcej, nie była nam w stanie w tym pomóc firma, która zlecała usługę, bo po prostu no, nie wiedzieli, to już były jakby działania związane z działaniami pozafirmowymi tejże osoby, tak? Czyli pewnym przygotowywaniem się do odejścia, pewnymi weryfikacjami danych, weryfikacjami informacji, które nie były do zaczepienia w ramach struktury wewnątrzfirmowej, a dopiero pozwoliły się wpasować jak klocki układanki w ustalenia, które zrealizowaliśmy na żywo, które były wynikiem obserwacji, które były wynikiem ustaleń, innych ustaleń wywiadowczych, tak? No i proszę Państwa, oczywiście część trzecia, aktywny OSINT. Wiadomo, internet jak internet, o którym mówiłem, jest to podstawa. Inne źródła informacji, jednak warto czasami się ruszyć do innego miasta nawet, aby zapoznać się z KRS-em podmiotu, który na przykład chce przejąć naszego człowieka, ponieważ jest o tyle ciekawa sytuacja, że w zasobach internetowych dane pojawiają się z pewnym opóźnieniem. To opóźnienie może być nawet rzędu kilku tygodni. W ekstremalnych sytuacjach mogą to być miesiące. Ciężko mi powiedzieć, czym to jest spowodowane, zwłaszcza, że ostatnio wymuszono na podmiotach zarejestrowanych w KRS-ie komunikację z sądem tylko w wersji elektronicznej. Ja nie wiem, co się będzie dalej działo z tą komunikacją, czy ona będzie udostępniana w aktach sprawy, czy nie. Nie miałem okazji tego sprawdzić, ponieważ to zmieniło się dosłownie chyba z 1 lipca, więc jeszcze od 1 lipca nie miałem okazji sprawdzić, jak wyglądają wpisy w takim rzeczywistym KRS-ie. Natomiast zasoby w internecie są opóźnione w stosunku do tych realnych. W tym wypadku sytuacja wyglądała tak, że pofatygowaliśmy się do innego miasta zapoznać się z KRS-em, gdzie ustaliliśmy co? Że tenże człowiek, odchodząc z firmy, został zatrudniony na stanowisku zarządczym ujawnianym w KRS-ie, czyli członkowie zarządu, prezes zarządu, wiceprezes, prokurent, na jednym z tych stanowisk, które ujawniane są w KRS-ie, został zatrudniony jeszcze zanim tak naprawdę zwolnił się z podmiotu, w którym obecnie świadczył pracę, a zasoby internetowe nie były jeszcze zaktualizowane. Nie wiem, czy to jest tylko przypadek naszego kraju, czy generalnie w większości sytuacji wygląda to tak, że jednak za dokumentacją, która w jakiejś formie musiała być składana w postaci papierowej, nie nadąża jej cyfryzacja i publikowanie informacji w KRS-ie. Natomiast tu mieliśmy sytuację taką, że doszedł nam wspaniały element układanki, którego nie znaleźlibyśmy na moment wykonywania usługi w zasobach internetowych, ponieważ na stronie konkurencyjnej firmy, ponieważ w informacjach przez nią umieszczanych, a dostępnych w sieci i różnego rodzaju kanałach informacyjnych, nie było ani słowa o tym, że człowiek ten wchodzi do zarządu, wchodzi do organów zarządczych konkurencyjnej firmy. Natomiast informacje te znajdowały się już w wersji papierowej. Oczywiście oprócz wycieczki krajoznawczej do sądu z umówieniem wcześniejszym, zapoznaniem się z danymi w KRS-ie, miał miejsce tak zwany aktywny OSINT, czyli polega na tym, że informacje uzyskiwane są pod przykrywką od podmiotów, które pozostają w naszym zainteresowaniu. Tak? Więc pozwoliliśmy sobie na wykonanie parę telefonów,
przygotowaniu odpowiedniej oferty, zapytania ofertowego, skontaktowaniem się z klientem, odpytaniem o pewnego rodzaju dane, którymi tylko on powinien dysponować, a które powinny pozostawać w firmie, którą opuścił. Tu stanowimy tajemnicę przedsiębiorstwa. Klient bardzo ładnie nam się, że też tak powiem, wyłożył, podając te informacje, przedstawiając je w taki sposób, że już nic nie budziło wątpliwości, że te jego działania były zaplanowane, przygotowane, a opuszczenie przez niego firmy miało nastąpić wraz z tymi wszystkimi danymi, które miały być wykorzystane do przygotowania przewagi konkurencyjnej dla podmiotu, do którego odchodził. Niejako przy okazji należy wspomnieć o elementach, które bardzo często są pomijane. Ja wiem, klasyk powiedziałby oczywista oczywistość. Natomiast nie jesteśmy klasykiem, daleko nam do klasyka. Jesteśmy zwykłym podmiotem świadczącym tego typu usługi. I chciałbym wskazać na kwestię koordynacji. Bardzo często zlecającemu wydaje się, że po podpisaniu umowy o tajemnicach wszelkiego rodzaju i umowy zlecenia, on już przekazał wszystko, on już wszystko wie. Koordynacja powinna następować po obu stronach. Kontakt zarówno ze strony naszej, jak i ze strony zlecającego powinien być ciągły. Co jest minusem kontaktu? To, że w tej chwili w większości korporacji kontakt ten odbywa się na drodze mailowej. Mamy parę takich spraw, w których próbujemy uzyskać jakieś informacje i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć, ponieważ system mailingu korporacyjnego polega na tym, że przesyła się, nadaje się kolejny numer i wysyła się kolejne zlecenie i tak sobie automat funkcjonuje. Ewentualnie człowiek w jakimś tam pierwszej linii wsparcia, który myśli, że na zadane pytanie, konkretne pytanie o konkretną usługę, odpowiedź pod tytułem proszę się zalogować i odczytać dane z panelu klienta jest odpowiedzią wystarczającą, natomiast wystarczy do odznaczenia kolejnego obsłużonego klienta. Proszę Państwa, koordynacja i wymiana informacji ze zlecającym, bardzo ważna rzecz. My staramy się wymusić kontakt telefoniczny z kimś, kto odpowiada za dostarczanie nam danych, z kimś, kto odpowiada za to, żeby sprawa posuwała się do przodu, z kimś, kto jednocześnie jest na tyle mocny decyzyjnie, że może dokonać pewnych ustaleń samodzielnie, nie konsultując ich z jakimiś tam wyższymi poziomami kierowniczymi czy wszelkimi innymi rodzajami nadzorców. Tak? No niestety, minus polega na tym, że ten kontakt ze zlecającym bardzo często kuleje i to nie z naszej winy. Tak jak mówiłem, wydaje się, że wielu podmiotom wydaje się, że zlecenie usługi to już jest koniec i tak naprawdę czekamy na wynik, który musi być zawsze wynikiem udanym i prowadzącym do szczęśliwego zakończenia. A kontakt jako taki jest ograniczony do minimum. Druga rzecz, koordynacja tych naszych działań. Mówiłem o tej holistycznej agencji detektywistycznej. Proszę Państwa, informacje uzyskiwane w terenie, informacje uzyskiwane w wyniku analizy cyfrowych nośników informacji i dane uzyskiwane w wyniku OSINT-u, one powinny być na bieżąco analizowane i uzupełniane, tak aby można było stwierdzić, że coś, nad czym pracujemy, nie jest ślepą uliczką, nie angażuje naszych zasobów niepotrzebnie, a prowadzi do uzyskania informacji, które przydadzą się naszemu klientowi, które będą dla niego informacjami istotnymi. Zarzucenie tego, czyli nie zgrywanie tych danych na bieżąco, na żywo, nie weryfikowanie ustaleń, najczęściej powoduje, że wykonuje się usługę dla samej usługi i jej koszt sam wykonania może być większy dla firmy niż kwota, którą uzyska za wykonanie zlecenia. Proszę Państwa, powolutku zbliżamy się do końca. Ja tak sobie podglądam telefon, który mnie czasami nie chce powiedzieć, która jest godzina. Więc pora na szczęśliwe, czy nie, zakończenie. W naszym przypadku, tak jak mówiłem na początku, my nie weryfikujemy tego, co klient zrobi z danymi, które mu dostarczamy.
My nie wydajemy wyroków, my przedstawiamy dane, przedstawiamy sugestie, przedstawiamy pewnego rodzaju wskazówki, którymi klient może się kierować, aby materiał mu przekazany był w jakiś sposób dalszy wykorzystany. W wypadku naszej sprawy, gdzie nałożyły nam się te wszystkie działania w świecie rzeczywistym, w świecie cyfrowym, wsparte trochę różnymi dziwnymi wynalazkami z zakresu aktywnego OSINT-u, zakończenie pozwoliło na dostarczenie klientowi oprócz kompleksowej informacji, która w naszej ocenie, ja na przykład z wykształcenia jestem prawnikiem nie skończyłem prawa, jestem prawnikiem i mam dosyć duże doświadczenie w zakresie kontaktu z prawem, w szczególności z różnymi formami prawa karnego, ponieważ nie wszystkie zapisy prawa karnego znajdują się w kodeksie karnym. W naszym wypadku tutaj dotyczy to najczęściej przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, więc jestem w stanie ocenić, czy nasz zgromadzony przez nas materiał kwalifikuje się do stwierdzenia, że jest prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez naszego figuranta. My to oceniamy, bardzo często jest to jednoznaczne wskazanie. Ten człowiek popełnił przestępstwo, ponieważ to. I takie ustalenia wraz z sugestią ewentualnego nadania dalszego biegu są przekazywane naszemu klientowi. To jest tylko sugestia, zalecenie. Co zrobi klient, zawsze jest wola klienta. W bardzo wielu przypadkach ten klient nie robi nic, bo dla niego są to dane, nie wiem, w jakimś celu może chciał uspokoić swoje sumienie i to nie wyszło, bo jednak okazało się, że człowiek narusza postanowienia umów, a może liczył na to, że wszystko jest w porządku. Niemniej jednak w tej sytuacji przedstawiliśmy raport, który pozwolił na jednoznaczne stwierdzenie, że zostały naruszone zasady zawarte w umowach, które były podpisane przez pracownika i pracodawcę. A oprócz tego pojawiło się nam dużo ciekawych informacji, które uzyskaliśmy niejako obok gromadzenia danych na temat głównego wątku i uznaliśmy, że należy je klientowi przekazać. Okazało się, że firma gnije od środka, tak kolokwialnie, że dzieje się tam coś, co powoduje, że tak naprawdę człowiek za człowiekiem przygotowuje się do odejścia, a każdy wynosi z niej co może, że w firmie panuje, mówię pod kątem wynosi, nie na zasadzie, że wyniósł na przykład wieżyczkę od czołgu, tylko pod kątem danych i informacji, które mogą stanowić dla niego kartę przetargową przy rozmowach z ewentualnym potencjalnym nowym pracodawcą, że firma nie panuje nad zasobami sprzętowymi, nie panuje nad swoją infrastrukturą, ma bardzo rozmytą odpowiedzialność, co powoduje, że w przypadku zaistnienia takiego incydentu, jak mieliśmy do czynienia tutaj, czyli takiej typowej sprawy na nasze realia, bo w niektórych działach gospodarki przechodzenie z dobrodziejstwem inwentarza jest, że też tak powiem, dobrą praktyką, a nie wyjątkiem. Jakie to działy, możecie sobie spokojnie poszukać w Google, dowiecie się, skąd najczęściej dane wyciekają, od jakiego rodzaju podmiotów, w jakich gałęziach. Więc tutaj przedstawiliśmy klientowi dane, które pozwoliłyby mu na wystąpienie na drogę sądową przeciwko swojemu pracownikowi. Wskazaliśmy mu niejako przy okazji informacje, które myślę, że dały mu do myślenia odnośnie kondycji firmy, odnośnie działań znajdujących się jeszcze zatrudnionych w firmie osób, odnośnie samej strategii funkcjonowania. Natomiast co dalej klient z tym zrobił, w jaki sposób podszedł do tematu i w jaki sposób wykorzystał te nasze ustalenia, tak naprawdę nas to nie interesuje. To nie jest kwestia zlecenia. My wykonujemy dla klienta usługę, potwierdzamy mu lub nie, lub też nie, wskazujemy, że nie jesteśmy w stanie zgromadzić materiału jednoznacznego za istnienie określonego zdarzenia, określonego incydentu. Natomiast nigdy nie wpływamy na klienta, aby coś dalej ze sprawą zrobił. To jest wyłącznie kwestia, która jest pozostawiona do decyzji klienta. W wielu przypadkach nasi klienci decydują się na skierowanie sprawy na drogę sądową, na drogę postępowania, czy to karnego, czy to cywilnego, nie wiem, nie śledzimy tego. Natomiast ta prezentacja też nie miała na celu pokazania działań statystycznych. Chodziło mi tu tylko i wyłącznie o pokazanie jednej rzeczy.
jeżeli skupicie się Państwo wyłącznie na sferze cyber, wyłącznie na internecie, a prowadzicie działalność lub zajmujecie się tego rodzaju działalnością, jesteście, powiedzmy, jakiegoś tam rodzaju bezpiecznikiem w firmie. Ten bezpiecznik może być z bardzo szerokim zakresem uprawnień, prawda? Jakiś tam, nazwijmy go security officer, jak to jest ładnie, modnie nazywane po angielsku aktualnie. Jego uprawnienia mogą dotyczyć zarówno sfery cyber, jak i sfery rzeczywistej. Nie ograniczajcie się tylko na sferze cyber. To naprawdę nadal jest wyłącznie wycinek obszaru, z którego możecie pozyskiwać skutecznie dane, a niejednokrotnie pewnych danych w sferze cyber nie pozyskacie. W internecie nie będzie informacji o człowieku, który z tego internetu nie korzysta, który jest ograniczony w tym zakresie, który nie potrzebuje tego internetu, którego internet ogranicza się tak naprawdę do wykorzystania poczty służbowej, do wysyłania maili. I tutaj konieczne pojawia się wejście do tego rzeczywistego świata i pracowanie w świecie rzeczywistym. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć swoją prezentację.